Prolejechali Jezusa, szukali, zobaczyli zamek, bramę zastukali, otwierali się zamku wspaniały królewski, pewnie gość tobie, Jezusa niebieski. Wyszedł sam marszałek, wziął bramkę zamkową, spojrzał na ciebie króli i pokiwał głową, że zamurcy królewie, jeszcze szukać dalej, nie ma tu Jezuska wśród zamkowych celi, jak jechać, to jechać. Wesnęli, napotkali pałac i znów przestanęli. Pałacowy sługo, otwieraj nam wrota. Prowadź kędy dzieciom w kolebce ze złota. Właśnie stary sługa rękami objema. Zamarszczy królowie, tu Jezuska nie ma. Nie było w pałacu, nie było w dworze. Może go znajdziemy. Też sam opowiem jak w Betlejem. Duże dziubli są czuły na nami, z jego kokony się i je czali. Pamiętajcie, niedługo znów święta. Sowa czujna nas obudzi. Chyba zapamięta. Czy tu nikt nic nie wie? Nie możemy przecież podział i zimy. Święta ważne są w tym lesie. Razem ich spędzimy. Pewnego razu to się wydarzyło. Sowa nagle się zbudziła. Co się jej przyśniło? Oj, chyba zaspałam. Chyba już poświęca. A ja miałam wszystkich obudzić i od wszystkich pamiętać. Wstawajcie już. Choć pójdziemy na wsi, żeby zapytać mądrych ludzi, czy warto budzić cały las na święta?
widzą wszystko. Słowo to przecież oznacza, że już święta blisko. Biegnijmy do lasu. Obudźmy świeżki, zwierzęta. Wszystkim głosimy tę dnią, że już idą święta. Grudniowo wiatr hulał po świecie. Maryja czekała na maleńkie dziecię. Józef jej towarzysz razem z nią wędrował przed zamięcią Panny Święta próbował. Wiecie Boże, choć po sonie liche. Chodź, panienko, chodź, Józefę, czuł wam drodzy będę. Chodź, Boru, chodź, panienko, chodź, sonecka sens. Świecie, a na sianie w tej stajence zrodziło się dziecię. Witaj Jezu na tej ziemi położone w żłobie. Witają Cię aniołowie, kłaniają się Tobie. Swym oddechem dziecię ogrzewają, słychać dzwonki owieć, pęczenie barana świecie. Jedni pastuszkowie do szopy przybyli, co mieli, to wzięli, jeśli Jezusowi. Bogaci królowie podarki złożyli, hołdy mu oddali, panu i królowi. Małą dziecinie, jak każe tradycja przy świętej Wigilii, posiadają wszyscy i kolęda płynie. Płaszczą noski w okienkach miast i wsi. Czy już spłynęła z ręki boskiej, czy już nad nami tli? Orzowie niebo pocieniało i cień niebieski legł na ziemię biało, 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 na nielaskani śnieg. Anioły mogą zejść do ludzi, przebyć to ludzki świat. Śnieg taki czysty, że nie obrudzi białych anielskich strzał. Białe okładki, białe stoły, świecią winny głaz. Naprawdę mogę dziś anioły zgosić pośród nas. Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwach codziennych spraw. Uczyjcie wasze myśli, jeśli uda wam się wysłuchać w ciszy świętów. Kogo szukasz? Szukam Boga. Tak.
Tak było od wieków. Ludzie szukali Boga. Przez swoje złe uczynki oddali się od Niego, lecz On nieustannie szukał drogi do ich serc. W mieście Nazaret mieszkała młodziutka dziewczyna Maryja. Tego dnia krzątała się po domu, a radość różowiła jej policzki. Była taka szczęśliwa. W sąsiedztwie mieszkał jej narzeczony Józef. Ja jest Gabriel. Gabriel? Bądź pozdrowiona, Mario. Pan z tobą. Bóg się wyróżnił szczególną łaską. Łasko, o Panie mój, co znaczy słowa tego anioła? Tak chciałabym, że dobrze zrozumiesz. Nie bój się, Mario, oto wkrótce będziesz miał syna, któremu nadasz imię Jezus. Bóg był coraz bliżej człowieka. Gwiazdy na niebie świeciły coraz jaśniejszym blaskiem, szykując się na ten najważniejszy Mario, dzień. Mario, mam złą wiadomość. Oto wyszedł rozkaz cesarza Augusta, aby przeprowadzić spis ludności. Dlaczego to ciebie martwi, Józefie? Dlatego, że będziemy zmuszeni udać się do miasta, z którego wywodzi się nasz lud i tam podać swoją imię. Chciałbym, abyś mogła wreszcie odpocząć. Poszukajmy jakiegoś noclegu. Mów dziecko, ciocie, byle szybko, poszesz spieszę. Dobrze, ludzie, przybywamy z Galilei na spis ludności. Prosimy o nocleg. Niestety dla was nie ma miejsc. Prosimy o nocleg. Ubogi jesteś, a twoja żona spodziewa się dziecka. Będzie wiele kłopotu i pracy. Nie ma u nas miejsca. Może znajdzie się dla nas miejsce. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Tylu przyjaźnych dzisiaj. Dajcie nam spokój i nie zawracajcie głowy. Ciągle ktoś puka do drzwi. Józef widział, jak jego żona zmieniała się na twarzy. Widział, jak źle się czuła. Rozumiał, że musi czym prędzej znaleźć dla niej bezpieczny kąt, gdzie mogłaby położyć się i odpocząć. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pozmierzajcie, przywitajcie. Towarzyszyło pojawienie się gwiazdy szczególnej jasności. To dziwne ciało niebieskie spostrzegli trzy mędrcy. Mieszkali daleko na wschód od pustyni. Świata monarchowie, gdzie śpieszyło życie, powiedz, żeś nam, trzej królowie, chcecie widzieć się. Pokazała drogę. Gwiazda pokazała nam króle nad królami. Chociaż jeszcze jesteś mały, przyjmij kosztowności tej pary. Ty innym będziesz królem i żaden władca nie będzie. Gdyby ktoś z daleka patrzył na nasz glob, byłby zaskoczony tym gorączkowym przygotowaniem. Do czego się tak przygotowują? Kto ma do nich przyjść? Kto by nie chciał, żeby Pan Jezus był u nich na wigilijnej kolacji? Tego wieczoru, gdy mróz mija gwiazdę na dworze, przy stole są miejsca na obcy, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, by serce złamane i smutna cicha stępuje otucha.